Wydawało się, że mecz zakończy się remisem, ale nadeszła 87. minuta spotkania. Kucz. Świerczewski na pozycji prawoskrzydłowego. Pole karne, Świerczewski. Stoje, gol! Gol! Daleko do przodu. Ale dokładnie, to strojka. Strojek będzie w kierunku pola karnego. Jest malowany czy nie? Tak! Kuchenny za Katowice. Piłkę ustawia Walczak. I 1-1! Granic, który daje szans na walkę Katowicom. Ale blisko trzeciej rundy. Jedyne czasu do końca meczu. Remis 1-1 dał Katowiczanom grę w trzeciej rundzie Pucharu UEFA kosztem Bordeaux. Dwa tygodnie wcześniej nikt nawet o tym nie myślał. Rui Costa. Borawski, teraz jest okazja do kontry. Nożem zapędził się, pozwolił się od tobą. Borawski strzał! I teraz Kucz, gol! Proszę Państwa, to czego się nie udało, zrobił ją tak nieszczęśliwie, że padła pod nogi Adama Kucza. Ale musi też wracać Pieczak, bo Jurkowski już schodzi na... No właśnie. Oj, Buczek wychodzi niepotrzebnie poza pole karne, zostawia pustą bramkę i Wojniczanka wyrównuje stan spotkania po bramce Rafała Siemaszki. No fatalny błędzie Buczka, to wyjście było niepotrzebne, bo tam obrońca jeszcze asekurował przecież. Teraz trzeba uważać, groźna kontrawika. Musi Jurkowski uważać, sytuacja identyczna jak w meczu z Wojniczanką. Dokładnie to samo, to jest dokładnie to samo. Nie pilnowany zawodnik w polu karnym. Dośrodkowanie. Kamiński samobójcza bramka. Świetnie, ten Mateusz Kamiński naprawdę. Centra. Gdzieś na krótki słupek, a nawet do bramki. I bramka z rzutu rożnego bezpośrednio dla GKS-u Pychy. Odsłonięty kompletnie krótki ruch. I goście zdobywają bramkę tak jak Sławomir Wojciechowski kiedyś tutaj. Bezpośrednio z rzutu rożnego. Autorem bramki Denis Popowicz. Na piłkę. Kolejna długa piłka i znowu tutaj, oj, ależ teraz popełnił błąd, chwali Bogowski, jest sam na sam piłkarz Stomilu, który strzela, no i jest bramka dla Stomilu, fatalny błąd, kick z Bartłomieja, chwali Bogowskiego, który tutaj no... Można zamienić dobrą okazję. Ale teraz grozie w polu karnym, Łukasz jest dośrodkowany i samobójcza bramka, 1-0 dla AUT.
KS-u. Któż jest tym nieszczęśliwym? Myślę, że Farkasz, tak, nie wiem co to jest, ale... W 30-40 roku jest, zbliżają się, bo nasze pole karne teraz fatalnie, bo dwóch naszych zawodników, Dudy i Kwan Budowskiego, budziłem w broni teraz kapitalnie. No tak bardzo ambitnie odzyskać. Ale też udaje się, a teraz fatalny błąd Adriana napierała i może być w rodzinie sam na sam, później budziłem bronić. Kujawa, dobrze się teraz Kujawa zostawił z Grasgą, Szerzem, Gąszczem, Pitr jak wygląda, a i teraz zdjął nogę Pitremu Kujawa. Dośrodkowanie Wisły i jeszcze teraz 17 mecz, zamieszanie, fauluje Pitry i będzie rzut wolny teraz dla Wisły Płock z 18 metrów.